Niby zasadą programu jest, że oceniamy tylko tę piosenkę finałową. No ale nawet gdyby chciało się ocenić tylko dzisiejszy występ, to nie jest możliwe. Po tylu cudownych przeżyciach, po tylu cudownych występach wszystkich uczestników, bo przecież szkoda by było, gdyby ktoś przez cały program miał mnóstwo przepięknych występów, być może wygrane poszczególnych odcinków i no, w jakikolwiek pechowy sposób gorzej by mu poszło w finale i pozostałby gdzieś tam no, zupełnie niedoceniony. Także oczywiście oceniamy w największym stopniu przede wszystkim ten występ finałowy, ale myślę, że każdy z uczestników, każdy spośród występujących w tej edycji, występującej ósemki, cudownych artystów, ale przede wszystkim ta czwórka, która śpiewała dzisiaj finał, każdy zasługiwałby na swoje zwycięstwo i właściwie jakby się nie ułożyły te kolory masek złota, srebrna i maska z brązu i maska żelazna, każdy z nich mógłby dzisiaj tę złotą maskę dzierżyć w swoich dłoniach, bo każdy naprawdę na to bardzo pięknie i rzetelnie zapracował. Ja ogromnie się cieszę, że zwycięstwo dzisiaj przypadło Kazikowi, chociaż mówię, że te różnice w punktacjach to były dosłownie jedne setne punkta. Ale cieszę się, że to Kazik, ponieważ Kazik ma ogromne poczucie humoru, wielki dystans, zero jakiegoś takiego napięcia i ciśnienia na wygrywanie czegokolwiek. Natomiast jak sam twierdzi, no, nie jest zawodowym wokalistą i sam tak określił i stwierdził, że spośród całej ósemki przyjaciół, która w tej edycji śpiewała, najtrudniej radził sobie z materią śpiewania. A jednak jest najpiękniejszym dowodem na to, że to jest program przede wszystkim o wspaniałym odtworzeniu pewnych ról, przywołaniu jak najwierniejszym duszy i ducha pewnych postaci. Niekoniecznie trzeba być absolutnie biegłym wokalistą, żeby móc wygrać w tym programie, bo to jest program o pięknych rolach, o wcieleniach, o metamorfozach, o wzruszeniach, o pięknej muzyce i ogromnie się cieszę, że nie tylko absolutnie biegle śpiewający mogą ten program wygrywać.